Ból przewlekły, trwający nawet kilka miesięcy, jest trudną do wyobrażenia torturą. Pani Ewa po dwóch operacjach kręgosłupa z bólem walczyła lekami, które stawały się coraz mniej skuteczne i niosły skutki uboczne. Kiedy dowiedziała się o specjalistycznym oddziale leczenia bólu w Mońkach, zdecydowała się przejechać ponad 300 km aż z Płocka. Słyszałam od znajomych i od własnego lekarza neurologa, że dosyć można zadbać o siebie przyjeżdżając tutaj do Moniek, że można zwalczyć ten ból, który posiadałam po dwóch operacjach kręgosłupa. To w Mońkach powstało o najwyższym standardzie Centrum Leczenia Bólu. Moniecki szpital od 8 lat specjalizuje się w leczeniu bólu przewlekłego różnego pochodzenia. Ośrodek jest pierwszą placówką w województwie podlaskim, która otrzymała certyfikat szpitala bez bólu. Jako jedyny ośrodek w regionie zapewnia pacjentom kompleksową opiekę medyczną w dziedzinie leczenia bólu. Powstałe specjalistyczne centrum leczenia bólu o funkcji diagnostyczno-zabiegowo-leczniczej w dużym stopniu wpłynie na dalszy rozwój całej placówki, która już wcześniej była w dziedzinie leczenia bólu liderem w Polsce. Oddane zostało regionalne centrum leczenia bólu w ubiegłym tygodniu i już mamy komplet pacjentów. Pacjenci są leczeni w nowych warunkach, przy pomocy nowego sprzętu. Jest bezpieczniej, jest przyjemniej dla personelu. Pacjenci mają komfort pobytu. Centrum nie powstałoby bez pieniędzy unijnych, w których zdobyciu pomógł Urząd Marszałkowski. Cała inwestycja została sfinansowana w dużej mierze, w przeważającej większości ze środków unijnych. To duży ukłon w stronę Urzędu Marszałkowskiego. Cała inwestycja kosztowała ponad 16 milionów, z czego ponad 12 milionów to dofinansowanie unijne i ze środków budżetowych, ale pozyskane dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu. 3 miliony 200 to są środki starostwa powiatowego, to również ogromny ukłon, bo to biorąc pod uwagę dość trudną kondycję samorządów, to kwota jest ogromna i ponad 700 tysięcy to środki własne szpitala. Nieleczony lub źle leczony ból osłabia organizm chorego, może prowadzić do depresji i niepowodzenia terapii zasadniczej. Skutecznie leczony umożliwia powrót do zdrowia lub poprawy jakości życia w chorobie. Dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnostyka i leczenie bólu. W Mońkach wiedzą, jak to robić. Po dzisiejszym zabiegu przyjechał na salę o godzinie 20 minut temu. Droga numer 678 z Wysokiego Mazowieckiego do Białegostoku wygląda tak. Ciasno i tłoczno, nierówno, dziurawo, niebezpiecznie. O bezpieczeństwo dbają głównie znaki z ograniczeniami prędkości, chociaż trudno tu o jej przekroczenie. Lokalni samorządowcy od lat zabiegali o przebudowę tej drogi, a tym samym podniesienie standardów komfortu podróżowania i bezpieczeństwa. Jest to droga bardzo ważna dla mieszkańców. Łączy to stolicę powiatu z stolicą województwa podlaskiego, ale także służy do codziennego dojazdu mieszkańcom do siedziby gminy. Mieszkańcy miejscowości Brok, Mazury, Ruś Stara, Ruś Nowa, Bujny Biszewo, Jabłoniuszyńskie, Rykacze, a także inne, Kalinowo. Na co dzień tą drogą się poruszają i narzekają ciągle na jej stan techniczny. W kupie siła, mości panowie. Włodarze pięciu samorządów przekonali się, że razem można więcej i skuteczniej. Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, starosta wysokomazowiecki, wójt gminy Wysokie Mazowieckie i gminy Sokoły podpisali z marszałkiem porozumienie o wspólnej inwestycji. Samorządy wyłożą po 50 tysięcy, Urząd Marszałkowski ponad milion. Myśmy od wielu lat już starali się tą drogę. Od wielu lat rozmawialiśmy z poprzednimi władzami sejmiku, bo niestety nie było akceptacji. W tej chwili dzięki wszystkim samorządom z powiatu wysokomazowieckiego, tym, którzy się jak gdyby dopisali do tego porozumienia i dzięki marszałkowi ta droga powstanie. Droga będzie o wyższym standardzie technicznym i użytkowym, a mieszkańcy miejscowości Mazury i Brok zapomną o hałasie, bo powstaną objazdy tych miejscowości. Przebudowany zostanie odcinek z Wysokiego Mazowieckiego do miejscowości Rożki-Wodźki. Dobry przykład współpracy. Oczywiście trzeba pamiętać, że te inwestycje muszą być, które są realizowane z naszego programu, regionalnego programu operacyjnego, muszą być też zaplanowane w naszym planie transportowym i akurat ta droga ze względu na ważność jej dla powiatu, bo to jest właściwie jedyna najkrótsza droga łącząca
powiat i miasto z Białymstokiem. Tą drogę rzeczywiście trzeba wykonać. Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia został ogłoszony 23 marca. Otwarcie ofert nastąpi 4 maja. Szacunkowy czas realizacji zamówienia to 16 miesięcy. Angola partnerem gospodarczym? Czemu nie? Taki pomysł ma prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. To zaczęło się w ubiegłym roku, kiedy zaprosiliśmy radców handlowych wszystkich ambasad akredytowanych w Polsce. Pokazaliśmy nasze województwo, poczynając od Suwałk, kończąc na Bielsku Podlaskim, pokazaliśmy nasze przedsiębiorstwa. No i ci radcowie przekazali informacje, porobili notatki i jest dzisiaj wizyta ambasadora Angoli. Część podlaskich przedsiębiorców współpracuje z Kenią, Tanzanią czy Mozambikiem, traktując rynki afrykańskie jako alternatywę po załamaniu się kierunku wschodniego. Dlatego na spotkaniu z ambasadorem Angolii byli obecni prezydent i marszałek. Z tego co powiedział pan ambasador Angolii w Polsce, Angola jest dopiero na początku drogi, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, czyli mniej więcej jest 25-30 lat do tyłu w porównaniu z Polską. My też na początku lat 90. musieliśmy gonić Europę, Angola też musi gonić świat i myślę, że warto, żeby skorzystała z tych naszych polskich doświadczeń. Temu właśnie służą takie spotkania jak dzisiejsze w Izbie Przemysłowo-Handlowej i myślę, że nasi partnerzy z Afryki są jak najbardziej zainteresowani tym, żeby taką współpracę nawiązać, a tacy ludzie jak prezes Karczewski będą w tej współpracy im pomagali. Chodzi nam o współpracę z regionem Angolii. Myślę, że tutaj już przedsiębiorcy bardziej z naszego województwa te związki wskażą i myślę, że taką współpracę z regionem, z kraju afrykańskiego nawiążemy, oczywiście, jeżeli będą takie możliwości, bo jest to znowu nowy kierunek i nowa szansa dla gospodarki naszego województwa. Aby dogonić świat, Angola jest krajem, który potrzebuje wszystkiego, głównie w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Dlatego podlascy przedsiębiorcy mają, nomen omen, pole do popisu. Ja jestem człowiekiem nieustępliwym, ja rzuciłem pewne propozycje, ja dopilnuję, żeby one były zrealizowane. Ważne, żeby umożliwiono nam dostęp do tego rynku, żebyśmy mogli rozpocząć pierwsze rozmowy, a dalej sobie już poradzimy. W kościele świętego Kazimierza w Białymstoku przedstawiciele NSZZ Solidarność przekazali relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Mszę świętą koncelebrował metropolita białostocki arcybiskup Edward Ozorowski, a w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz poczty sztandarowe. Ksiądz Stanisław Gadomski, kapłan Solidarności w Ostrowi Mazowieckiej i przyjaciel błogosławionego Jerzego Popiełuszki, wspominał księdza z czasów Solidarności. Jadąc do rodziców, czasem zatrzymywał się u mnie na kawę w Ostrowie Mazowieckiej. Rozmawialiśmy na pamiątkę, przy tym kościele stoi dzisiaj skromny pomnik księdza Jerzego. I pamiętam, że Stasiu, trzeba pokazać ludziom pracy drogę do Częstochowy, bo komuniści ich zdepczą, a matka, jak pójdę do niej, nie pozwoli. I on pokazał wszystkim ludziom pracy, od Bałtyku do Tatr, jasną górę zwycięstwa. Tam się uczmy etyki pracy, tam się uczmy służyć, modlić się i pracować dla dobra wspólnego. Dla związkowców osoba zamordowanego księdza, człowieka stąd, podlasianina, to autorytet i powód do dumy. Nie tak dawno błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został patronem Solidarności. To nie była przecież nominacja tutaj na terenie hierarchów kościelnych, ale samego Ojca Świętego. Dlatego też jesteśmy dumni z tej decyzji, z tego, że właśnie błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, jeszcze na dziś błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, a myślę, że niebawem święty Jerzy jest patronem i na stałe będzie opiekował się białostocką Solidarnością, podlaską Solidarnością, bo przecież to nasz ziemlak. Pewnie był tutaj na tym miejscu, odwiedzał to miejsce święte dla Solidarności, dlatego też jesteśmy z tego powodu radośni i dumni, że
przyszedł do naszej świątyni, pozostanie tutaj na zawsze. Relikwie błogosławionego Jerzego Popiełuszki zostały już przekazane do wielu kościołów w Polsce i za granicą.